jesiennie już bardzo. Halo, czy pani jest szczęśliwą posiadaczką Matiza? Tak. Proszę panią, a ma wady i zalety? Tak, wady. A, to ciekawe. Witam serdecznie wszystkich Matiz Salonu. Proszę państwa, tak czytam komentarze i tak czasami ktoś napisze, że ten mój Matiz to jest no dość ładny, ten Matiz Salonu. Bo nie mówię o tamtym drugim. I chciałbym państwu teraz przedstawić wady i zalety, ale w tym odcinku skupię się na wadach tego samochodu. Po prostu nie jest on idealny, taki naprawdę z salonu. Wypunktuję teraz, jakie są wady tego samochodu. Przede wszystkim mechanicznie, co nie będę mógł wam pokazać, to jest tak. W tej chwili ma jeszcze nieustawione. Nieustawioną ma jeszcze zbieżność, a z powodu tego, że tamten Matiz się mocno zepsuł oraz no, muszę sobie zęby porobić troszeczkę, a to jest bardzo kosztowne, to raz, a dwa biegi tutaj i sprzęgło, to już mówiłem w pierwszym filmie pokazowym tego Matiza i w tym momencie to nadal jest niezrobione i chyba na razie tego nie będę robił, na pewno nie w tym roku. Obecnie muszę jeszcze sobie zakupić parę puszek tego specyfiku. Nazwy nie będę podawał, ale zobaczyliście. No to tak, patrząc od początku, tutaj przymalowywałem ten zderzak. Bo tu od faceta, dziadka właściwie, którego kupiłem, on tutaj coś mu się zadziało. Może pod krawężnik i wyższy i przytarł. Druga sprawa to jest ten próg. To jest robiony przeze mnie. To tak, wszędzie dookoła on ma lakier oryginalny. Zakupię sobie w ogóle jeszcze miernik lakieru, to sprawdzę. Co tam jeszcze z tych wad? Takie ma pęknięcie tutaj na szybce. To jest odprysk jakiś. Przejdźmy jeszcze do bagażnika. Aha, tutaj jeszcze tak, taki dziadek miał przyklejone na nogi. Ja to odkleiłem, bo ja nie chciałem tego mieć i została taka plama. Tutaj jest mała rdza, ja ją zalewam teraz takim tym Crownem specyfikiem. I teraz tak, proszę państwa, ma tutaj takie od tej pokrywy, on ma takie zdarty lakier po prostu z bagażnika. I to mi się wydaje, że to dużo Matizów ma, tamten miał, te mają tak samo. Także raczej to jest wada, że to się porusza. Coś to nie jest to, że tu stało coś. Co tu jeszcze dalej? Z wad. Szukam wad, proszę państwa. No ciekawe. Ciekawe bardzo. Zjezdnych to jest to, co mówiłem. Ho, ho, ho. Aha. Na masce jest zaprawka. Na masce jest zaprawka jedna. No i tak się zastanawiam. W silniku to jest wszystko tutaj super. Światła też nie zaliczam do wad. Nie są oryginalne, ale ja schowałem oryginalne reflektory. No to już wielokrotnie mówiłem, że one od słońca matowieją i to już proszę bardzo. Aczkolwiek te są w ogóle jeszcze do wyrzucenia, bo tutaj trochę szwankuje regulacja tych świateł. No i poza tym, proszę państwa, no rzeczywiście tych wad nie jest za dużo.
przy tym samochodzie. Przy tylnej rejestracji ma taką, taką tutaj też wadę, także tutaj też coś przyładował dziadek. Kołpaki w stanie słabym. Także podsumowujmy, proszę Państwa, numer 1 sprzęgło, numer 2 zbieżność z takich mechanicznych, numer 3 progi, numer 4 zderzak, numer 5 mały odprysk na szybie, numer 6 kołpaki, no ale to jest część taka, że ciężko znaleźć jest nowe. 7 na zderzaku, nie wiem czy już mówiłem przed nim, ta plama co zrobiłem. 8 te wskazy w bagażniku, ubytki farby. Tutaj no 9 tłumik, rzeczywiście on jest tutaj, jeden z widzów mówił, żeby już wymieniać. Ja chwilę jeszcze muszę poczekać, bo aż zacznie mocno pierdzić. On na razie jeszcze nie daje znaku, także spokojnie. Aha, wady jeszcze. Zardzewiałe przednie błotniki tutaj na dole. I jeszcze taka matizowska ciekawostka, proszę Państwa, tutaj w tym matizie z salonu. Tak, jeśli chodzi o przeciwsłoneczną zasłonę pasażera, jak najbardziej lusterko tutaj mamy czystą, bez żadnych wkładek. A jeśli chodzi o sprawę tutaj kierowcy, to mamy tak, zakładkę tutaj na jakieś, powiedzmy, dokumenty lub bilety. Oraz, słuchajcie, ja tu mam lusterko. Kierowca też musi ładnie wyglądać. Macie też takie lusterka? To tyle z pokładu Matiza. Omówiłem Państwu wady, także on nie jest super. Jak to tam ktoś nam napisał, że bardzo ładny. Jest ładnym egzemplarzem, ale to wszystko. Ładny egzemplarz, ale ma też wady, także jego, słuchajcie, jak powiem Wam, że jego się mi gorzej prowadzi niż tego tamtego starego. Tutaj jest jakoś te sprzęgło, jakiś ten kierownica jest jakaś, no inaczej się prowadzi ten samochód.